Cześć, ja jestem Janek i powiem trochę o Twisted, czyli tak jak sam projekt on się nazywa, silniku waszego internetu. Mniej więcej taki będzie plan tego, co chcę powiedzieć. Na początku powiem w ogóle, co to jest Twisted. Nie wiem, kto z was w ogóle wie, co to jest Twisted? Kto z was pracował z Twisted? Kto z was nienawidzi Twisted po tym, jak z nim pracował? No niestety jest to reakcja, która czasem się spotyka. Spróbuję trochę wyjaśnić, dlaczego ludzie czasem różnie reagują na Twisted. Więc powiem nic, co to jest. Potem trochę o samym projekcie, bo to też jest dosyć ciekawe. Potem mniej więcej, jak on działa, a potem spróbuję coś pokazać, jakie rzeczy można by z tym zrobić. Więc od strony technicznej. Podstawowy jakby pomysł Twisted polega na tym, żeby ktoś zauważył, że większość programów, które uruchamiamy, nie jest ograniczona przez procesor, ani nie jest ograniczona przez prędkość dysku, tylko jest ograniczona przez prędkość wejścia-wyjścia. Każdy serwer HTTP zazwyczaj nie pracuje na pełnych obrotach cały czas, tylko jest ograniczony przez to, że musi czekać na to, aż wykona się operacja na bazie danych, aż klient skończy wysyłać nagłówki, aż i tak dalej. Więc Twisted stara się zmaksymalizować przepustowość naszych zadań przez wykonywanie operacji w sposób asynchroniczny. Czyli na przykład, kiedy nasza aplikacja wykonuje zapytanie w bazie danych, tam baza danych coś tam liczy, w tym czasie możemy już odbierać dane od innego klienta. W czasie, jak ten inny klient wysyła nam dane, bo ma powolne złącze i jest w Japonii na modemie, to my renderujemy szablon dla trzeciego klienta, który już czeka. I w ten sposób maksymalizujemy przepustowość. I jak każde tego typu środowisko, to się wiąże z zastosowaniem takiej metody hollywoodzkiej, czyli nie dzwoń do nas, my zadzwonimy do ciebie. Mówiąc krótko, nie wywołujemy kodu Twisted, tylko kod Twisted wywołuje nas. Pisząc Twisted, piszemy funkcje, które sam framework będzie wywoływał w odpowiedzi na różne wydarzenia. Więc pokrótce, co to jest? W swoim założeniu to jest biblioteka do pisania programów używających sieci, czyli klientów, serwerów, więc jakby możemy pisać programy, które przyjmują połączenia, które inicjują połączenia, ale ogólnie zwykle związane z jakąś siecią, chociaż też nie zawsze. Model będzie miejsce synchroniczny, tak jak powiedziałem. Dość centralnym konceptem w Twisted są protokoły, czyli kawałki kodu, które potrafią bajty przychodzące z tej właśnie sieci zamienić na coś rozsądnego. Na przykład protokół HTTP potrafi nam bajty, które przechodzą na gnieździe sieciowym, zamienić w jakieś struktury danych, nagłówek, kod HTTP, kodowanie itd. Twisted ma wbudowane wsparcie dla wielu takich protokołów, implementuje dużo parserów takich protokołów, od takich popularnych jak HTTP, FTP, SMTP do poczty. Ma też klienta i serwer DNS i trochę bardziej egzotyczne, jakieś tam newsy, ma serwer SSH, ma naprawdę dosyć bogaty zestaw budowanych protokołów, a jeszcze więcej jest rozszerzeń ludzi, którzy napisali protokoły do Twisted. I oprócz tego, jako dość duży i już taki szacowny, mający swoje lata, używany szeroko framework, ma też dużo dodatkowych bibliotek, które są przydatne. Na przykład mam własną bibliotekę do obsługi wątków, która tak trochę abstrahuje je wewnątrz Twisted. Jest naprawdę dużo rzeczy, które chciałby się napisać, czy które zamiast pisać samemu, można wziąć z Twisted, jeżeli już pisze się kod używając Twisted. Do czego to można użyć? To wygodnie, fajnie byłoby zobaczyć jakieś takie konkretne przykłady czegoś, co można, w czym Twisted by pomogło, a co tak po prostu pisząc od zera byłoby ciężko zrobić samemu. No wyobraźmy sobie serwer poczty, takiej poczty SMTP, który odbiera tą pocztę, parsuje ją jakoś i wysyła ją przez HTTP do innych systemów. Na przykład wysyła jakiś tam webhook z nagłówkami, poziomem rozpoznania, czy to jest spam, adresatami itd., itd. Jest dużo firm, które w ogóle teraz to robią. Jakieś tam SendGrid, MailGun, to jest popularne, i w pewnym sensie ciężko byłoby tak pokleić różne usługi. Serwer SMTP, który jest jeszcze klientem HTTP, w Twisted jest bardzo naturalne i proste. Wyobraźmy sobie taki serwer, który jest serwer sobie WebSockets, nie? Czyli wchodzi klient na stronę, łączy się z jakimś serwerem, który obsługuje protokół WebSockets, a ten serwer jest połączony z kolejką na przykład RabbitMQP,
I on zbiera dane z tej kolejki, w miarę jak one przechodzą, wypycha je do klientów. A oprócz tego możemy się do tego serwera zalogować przez SSH i jakoś tam nim administrować, zobaczyć, ilu jest klientów, rozłączyć klientów, których nie lubimy itd., itd. To jest bardzo konkretny przykład, bo to jest jedna z rzeczy, które robimy u nas w firmie. Właśnie taki serwer napisany w Twisted. No i inne przykłady, jakiś tam serwer, który też robi jakieś inne rzeczy, które nie są do końca związane z byciem serwerem FTP. I przykład też z życia, znam człowieka, który napisał w Twisted program, który używa protokołu portu szeregowego, jakby napisał sobie taki mały protokół w Twisted, który obsługuje, który przez port szeregowy steruje taką tablicą LED-ową, jak są reklamy wyświetlające się. A z drugiej strony szuka na Stack Overflow nieodpowiedzianych pytań z tagiem Python, żeby szybko się do nich dorwać i odpowiedzieć, zanim ktoś odpowie. Więc miał w pokoju taką tablicę, która wypisywała mu nowe nieodpowiedziane pytanie z tagiem Python, coś tam, coś tam. I to wszystko, to był mały programik w Twisted, który można było łatwo napisać, łączący właśnie takie różne usługi sieciowe. Teraz o filozofii projektu, bo to jest dosyć ciekawe. Twisted ogólnie, jako jeden z projektów, który widziałem, kładzie jeden z większych nacisków na jakość kodu. Znaczy, kod Twisted jest naprawdę niezły. Oczywiście to jest bardzo duża biblioteka, więc są części, które nie są za bardzo używane, które były napisane kiedyś i jakoś tam się wkradły, ale ogólnie ludzie, którzy teraz się tym zajmują, kładą bardzo duży nacisk na jakość kodu i to zobaczymy później, jak opowiem trochę o procesie, bo to fajnie też dowiedzieć się, że ludzie faktycznie są w stanie podążać za procesem, który daje oprogramowanie wysokiej jakości. W ogóle ludzie, którzy się tym zajmują, są naprawdę dobrzy w tym, co robią i nie tylko dobrzy na poziomie takim programistycznym, ale na poziomie inżynieru oprogramowania. Znaczy faktycznie ja miałem akurat okazję rozmawiać z maintainerem kiedyś i na kanale ircowym zawsze jest dużo ludzi. Tam są ludzie, którzy naprawdę myślą w kategoriach wyższych niż tylko, no żeby jakoś zadziałało. Myślą w przód, myślą modularnie, robią kawał dobrej roboty pod tym względem. Dokumentacja jest bardzo duża, nic nie dzieje się bez jakiegoś planu, nic nie dzieje się na zasadzie, no czegoś tam potrzebujemy, to dorzucimy. Potrzebny jest jakiś nowy parametr, tego przekażemy. Za każdym razem ci programiści zastanawiają się, jakby to zrobić, żeby w przyszłości było to bardziej rozszerzalne, było łatwo testowalne, było łatwo dokumentowalne. Być może nie rozwija się Twisted tak szybko, jakby mogła, bo w ogóle społeczność jest dosyć mała, ale z każdą nową edycją jest coraz lepsze, jakby wyraźnie widać stopniową poprawę jakości, ilości obsługiwanych protokołów, łatwości użytkowania dokumentacji itd. No i celem projektu, kiedy zapytałem maintainera, jaki jest cel tego projektu, powiedział, że jest nim zniszczenie dolarów amerykańskich za pomocą promieni TCP/IP. Jak będę miał chwilę czasu, to pokażę taki dwuobrazkowy komiks, który mi wtedy pokazał, ja też go do końca nie rozumiem, ale chodzi o to, że ludzie, którzy się zajmują Twisted są, no to jest bardzo specyficzna społeczność. Można się trochę uśmiać, a trochę no widać, że mają swoją taką małą kulturę. Teraz historia, bo to jest bardzo ciekawe. Twisted powstało w 2000 roku. Tak dla porównania, 2000 rok to się nie wydaje jakoś bardzo dawno temu, ale w technologii to jest bardzo dawno temu. I tak dla porównania, Python 2.0 został opublikowany po tym, jak zaczęto pisanie Twisted. Czyli to jest jednak kawał historii. Początkowe zręby Twisted powstawały na Pythonach poniżej dwójki. PEP8 został sformalizowany dopiero w 2001 roku, dlatego na przykład Twisted nie stosuje się bezwzględnie do zaleceń PEP8, po prostu kiedy zaczęto to pisać, to nie było jeszcze czegoś takiego jak taki oficjalny standard Pythona. To w ogóle był jakiś taki śmieszny, trochę hobbystyczny język, jeszcze nie był aż tak znany. Logging pojawił się jako biblioteka standardowa dopiero w 2002. Przez dwa lata Twisted urosło w Twisted własne obsługa logowania i potem ludzie zastanawiają się, dlaczego nie używacie standardowej biblioteki logowania, bo Twisted powstało przed tym, jak pojawiła się biblioteka standardowa logowania, a nie chcieli polegać na modułach jakichś zewnętrznych ludzi, bo ograniczanie zależności to jest dosyć mocna część filozofii Twisted.
W ogóle sam projekt powstał w trakcie pisania Ultima Online 2. To miał być framework, w którym, i zresztą to został framework, w którym były napisane serwery, które obsługiwały samą grę. Zaczął go pisać człowiek, który zaczął Twisted, zaczął to pisać w Javie. Szybko się trochę zniechęcił i przepisał w Pythonie i od tego czasu bardzo narzeka na Pythona, ale mówi, że nie ma nic lepszego. Jest trochę jak z demokracją z Pythonem. Jest fatalny, no ale nic lepszego się nie znalazło. Teraz o procesie. Jest taki proces, którego Twisted używa, który oni nazywają UDQS, czyli proces ostatecznej jakości tworzenia programowania, który znaczy, że każda zmiana musi mieć review. Nic nie wchodzi do kodu, jeżeli ktoś tego nie sprawdzi. Każda zmiana musi mieć ticket w ich trackerze, znaczy nie nawet hooki, które oni mają w repozytorium, odrzucą nowy check-in, jeżeli nie będzie on zamykał jakiegoś ticketu. Nowy kod, który jest pisany, wymaga pokrycia testami w 100%, znaczy nie zostanie zaakceptowany nasz pas do Twisted, jeśli nie będziemy mieli 100% pokrycia testami. Dokumentacja publicznych funkcji zmiennych musi być pełna, znaczy nie może być publicznych funkcji albo zmiennych, które nie mają dokumentacji, a niektóre prywatne funkcje też muszą mieć dokumentację, jeżeli są istotne. I niekompatybilne zmiany są zabronione. Jeżeli chcemy dokonać niekompatybilnej zmiany, to okres takiej deprecacji starego interfejsu, który ma zostać usunięty i zastąpiony czymś niekompatybilnym, to jest minimum rok i minimum dwa nowe wydania. To jedno z dwojga, raczej jakby jedno i drugie. Czyli po co najmniej roku i co najmniej dwóch nowych wydaniach możemy usunąć stary interfejs, co daje ludziom, którzy piszą kod na Twisted, dużo czasu, żeby zaadaptować się do nowych interfejsów. I to są żelazne zasady, których się bardzo przestrzega. No i to jak porównamy do niektórych innych projektów, które potrafią z dnia na dzień wyrzucić jakiś stary interfejs, mówiąc, że on to w ogóle jest słaby i nie chce nam się bardzo go dalej wspierać, to różnica jest. Teraz trochę o tym, jak Twisted działa. Centralnym obiektem jest reaktor. Reaktor, który implementuje taki wzorzec projektowy reaktora, jak sama nazwa wskazuje, to jest coś, co czeka na zdarzenia i wywołuje nasz kod. Czyli tak jak mówiłem, nie wołamy Twisted, Twisted woła nas. Piszemy kod, a reaktor wywołuje nas, kiedy wydarzą się wydarzenia, na które czekamy. Na przykład przyjdzie byte z sieci. Na przykład użytkownik ruszy myszką. Na przykład upłynie czas, bo w godzinie zawołaj moją funkcję. I reaktor po godzinie nas zawoła. Bardzo fajny w reaktorach w Twisted jest to, że interfejs, który implementuje, jest bardzo dobrze określony i bardzo dobrze przemyślany, dzięki czemu możemy łatwo zaimplementować własny reaktor. No i tak na początku jakby podstawowym reaktorem był reaktor oparty na wywołaniu systemem select. Tak jak w normalnym asynchronicznym systemie mamy select, który obserwuje jakieś tam deskryptory plików. No jak pojawiają się na nich dane, to woła nasz kod. Później pojawił się reaktor, który używa pol, żeby było trochę szybciej. Potem jak w jądrze Linuxa pojawił się Apple, pojawił się reaktor do Apple. To wszystko było dodawane krok po kroku. Wystarczy zaimplementować odpowiednio te interfejsy i nasz reaktor będzie działał. Tak samo kiedy Twisted dostał port na Windows, to pojawił się reaktor z IO Completion Ports. To jest taki sposób Windowsowy na czekanie na zdarzenia na jakichś tam uchwytach i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe są reaktory na przykład integrujące się z pętlą wydarzeń Qt, dzięki temu możemy mieć aplikację w Qt graficzną. No i Twisted będzie, ponieważ rzeczywiście nie możemy mieć dwóch rzeczy, które czekają na wydarzenia. Wydarzenia system będzie dostarczał albo do naszego selecta, albo do pętli Qt. No ale dzięki temu, że reaktor integruje się z tą pętlą, to możemy mieć aplikację w Qt, która robi, jest też serwerem HTTP i też są apliki na FTP i to wszystko jest Twisted. Oprócz tego oczywiście ma swoje GUI w Qt. I teraz coś, na czym chciałbym się tak naprawdę skupić, bo to jest najfajniejsze w Twisted i to jest coś, co powinno was przekonać do tego, że Twisted to jest jedyny sposób na zdrowe pisanie aplikacji asynchronicznych. To są deferred. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, więc będę mówił deferred. Kto tak naprawdę, czy ktoś kojarzy taki śmieszny framework, który nazywa się Node.js? To jest taki, to deferred to jest ten typ programowania, tylko zrobiony dobrze. To znaczy
naprawdę dobrze zrobiona abstrakcja na asynchronicznym wywoływaniu kodu. To próbują nazywać w różnych innych językach promise albo future, różne nazwy się pojawiają, ale to mniej więcej jest ten sam obiekt. To jest enkapsulacja wartości, która jeszcze nie jest dostępna, ale dopiero będzie. Przy czym, no i na przykład jak zadajemy zapytanie do bazy danych, to nie czekamy, aż ona się skończy, bo jesteśmy asynchroniczni, chcemy w czasie, jak baza danych pracuje, robić co innego. Więc dostajemy z tej bazy, z tego zapytania deferred, który jest jakby obietnicą tego, że ten wynik tam przyjdzie. No i inne rzeczy też oczywiście mogą zwracać deferdy. Wszystko, co jest wynikiem, ale nie jest od razu gotowe, da nam deferda. I to, co w Twisted jest ważne i to, co według mnie trochę zróżnicuje to między innymi implementacjami, jest to, że od początku jest tam wbudowane założenie, że deferred albo może zawieść, czyli albo może powstać błąd, albo może wykonać się poprawnie. I deferred zamyka w sobie abstrakcję właśnie takiego wywołania, które może zawieść, bo wywołania sieciowe, jak wiadomo, zawodzą znacznie częściej niż lokalne wywołania funkcji. Więc jakby trzeba od razu myśleć o obsłużeniu tego i ważne są dobre narzędzia do obsługiwania takich błędów. Zresztą zaraz będą przykłady. Taki deferred ma dwa rodzaje funkcji. Callbacki, które mówią, jak będziesz już miał wynik, to ja go obsłużę. I airbacki, które mówią, jeżeli powstanie błąd, to ja go obsłużę. No i callback dostaje wynik takiej operacji. Airbag dostaje obiekt, który zamyka w sobie błąd, który powstał w czasie wykonania. I to, co jest ciekawe, to, że airbag albo może obsłużyć ten błąd i wrócić do normalnego wykonania, albo wyrzucić go dalej. Bo zwykle, jak mamy takie asynchroniczne coś i callbacki, to możemy dać callback i airbag, ale nie możemy z airbaga wrócić, nie możemy obsłużyć błędu i wrócić do dalszego obsługi, do dalszej jakby normalnej kontroli. Zresztą zaraz będzie przykład, który pokazuje, jak to może działać. No a w Twisted takie coś jest jakby przemyślane i wydaje mi się, że to jest w zasadzie jedyne miejsce, w którym się spotkałem, w którym jest tak dobrze przemyślany ten mechanizm. To jest jakby airbag jest w pewnym sensie taką operacją tryer synchroniczną. A w operacji try nie musimy zawsze wyrzucić wyjątku, potem jak go obsłużymy. Możemy go połknąć, obsłużyć i dalej kontynuować zwykłe wykonanie. Więc taki przepływ sterowania wygląda mniej więcej tak. To jest z dokumentacji Twisted. Mamy sobie takiego deferda i on ma łańcuch funkcji, łańcuch callbacków i łańcuch airbacków. Jeżeli operacja, na którą czeka ten deferd, zawiedzie, wywoływany jest pierwszy airbag. Jeżeli ten airbag obsłuży błąd i powie, ok, ten błąd już jest obsłużony, wykonanie wraca do łańcucha callbacków. No krótko, zamiast wykonać się to, co spodziewało się w wyniku tej operacji, to obsłużyłem ten błąd, ale jestem w stanie kontynuować działanie, tak jakby ten poziom już został załatwiony. Tutaj już ten błąd obsłużyłem. Albo mogę powiedzieć, ten błąd jest, nie potrafię go obsłużyć, wyrzucam go dalej, wtedy wykonywany jest następny airbag. I w ten sposób sterowanie może tak płynąć. Tak? Jeżeli w tym callbacku pojawi się błąd, wywołany będzie ten airbag. I tak dalej, i tak dalej. To jest tak jak takie drzewo try-catch w pewnym sensie. No tak, to mniej więcej właśnie to, co powiedziałem. Do każdego następnego callbacka jest przekazywane to, co zwrócił poprzedni callback albo airbag, chyba że wyrzucił błąd. Więc jakby ten obiekt miał zwrócić jakiś wynik, ale dał błąd. Więc jeśli ten airbag zwróci jakiś wynik, to ten callback zostanie wywołany z tym właśnie wynikiem. Tak jakby sterowanie przeszło tędy. I na przykład, weźmy sobie taki przykład, który sprawia, że może być z życia wzięty. Mamy sobie serwer HTTP, który przyjmuje jakieś tam połączenie HTTP. Tak? Odpytujemy bazę danych o coś, biorąc informacje z tego zapytania HTTP. Dostajemy odpowiedź, wtedy szukamy czegoś w cache'u. Z cache'a wyciągamy jakąś wartość, powiedzmy, że to jest adres mail, no i na ten adres wysyłamy maila i kończymy zapytanie HTTP. Czyli to jest taki serwer, do którego przyjdzie jakiś tam post, możemy wysłać jakiś identyfikator, on go odszuka w cache'u mail, który jest z nim związany i wyśle do niego pocztę i odpowie nam, że OK, wysłałem. Więc coś takiego w Twisted wyglądałoby tak. Mamy funkcję, którą wywoła Twisted, czyli my jej nie wywołamy. Wywołują Twisted w momencie, w którym będzie już gotowe do wywołania kodu użytkownika, bo będą wszystkie nagłówki, wszystkie kodowanie,
całe jakby zapytanie HTTP będzie gotowe, żebyśmy my się do niego dobrali, wywoła naszą funkcję powiedzmy z jakimś tam obiektem zapytanie. Tak więc tak, wyciągniemy sobie z ciasteczek ID sesji, no i zapytamy bazę danych o ID tego użytkownika, który ma taką sesję, powiedzmy. To nam zwraca deferred, tak? Bo to zapytanie może być długie. To idzie do bazy danych, mieli, więc wraca. Więc w tym momencie my tylko mówimy, że okej, to jak już będziesz miał ten wynik z bazy danych, to wywołaj funkcję email z cache'u, czyli daj mi e-mail, pobierz e-mail z cache'u. Kiedy to się wykona, to wykonaj, wyślij mail, czyli jak już będę miał wynik tego, to wyślij mail, a jak już będę miał wynik tego, to stwórz odpowiedź i zakończ zapytanie. Teraz takie proste implementacje tych funkcji, mi się nie zmieściło na jednym slajdzie, więc będę trochę przeskakiwał, były mniej więcej takie. E-mail z cache'u co robi? Tak? To jest funkcja, którą dodajemy jako callback, więc ona dostaje wynik tego zapytania. No powiedzmy, że to będzie ten ID, po prostu liczba. Tak? Więc ona dostanie liczbę. To co robimy, to bierzemy z memcache'a to, co tam ten memcache nam zwróci. Załóżmy, że to będzie jakiś słownik. Tak? No i tak, to będzie też deferred, bo oczywiście odpytanie memcache'a też zwraca deferreda, bo to też jest operacja, która może trwać długo, która może zawieść, jest przez sieć i tak dalej. Więc do tego deferreda, który tutaj nam powstaje, od razu dodajemy callback, który jest taką funkcją anonimową. Dostaniemy sobie wynik, który będzie jakimś słownikiem i wyciągniemy z niego mail. I add callback zwraca nam tego samego deferreda, tylko z dodanym callbackiem. Mówiąc krótko, to całe wyrażenie to jest po prostu deferred, który jak skończy się to zapytanie do memcache'a, to wyciągnie mail i go zwróci. No i tego, że deferreda zwracamy. Widać, że jeżeli funkcja, która jest callbackiem, zwróci deferreda, to wykonanie czeka, aż ten deferred też się odpali lub zawiedzie. To też jest taka prosta obserwacja, ale która nie zawsze jest w różnych asynchronicznych frameworkach zauważona przez twórców. A to jest bardzo naturalne. Chcemy, żeby to wywołało się, jak to będzie gotowe, no ale to też może potrzebować trochę poczekać. No i tak dalej. Wyślij mail, dostanie ten mail, tak? No i wyślę maila, który też zwróci deferda. Czy to też zwróci prawdopodobnie jakiegoś deferda, no bo wysyłanie maila to też jest operacja, która może potrwać, jeżeli ten serwer jest gdzieś zdalny. No i ostatni nasz callback dostanie wynik tego wywołania. Powiedzmy, że on tam zwraca prawda albo fał, zależy czy mu się udało wysłać tego maila czy nie. I nowy parametr, bo podczas dodawania callbacków możemy dołożyć tutaj dodatkowe parametry, które będą zwracane. Tak więc jakby ten callback dostanie wynik tego send mail, ale też wszystko to, co mu tutaj dopiszemy. No, dajemy mu to oryginalne zapytanie, żeby on mógł powiedzmy je zakończyć, czyli wpisać do tego gniazda sieciowego klienta, który czeka na odpowiedź, że okej, 200, no i jakiś tam tekst. To mniej więcej jakby jest dosyć naturalne napisać w ten sposób coś takiego, a dzięki temu na przykład jak czekamy na tą bazę danych, to 15 innych klientów mogło już zostać obsłużonych równolegle. Chociaż no to jest oczywiście jeden proces, jeden wątek, tu nie ma żadnej takiej współbieżności prawdziwej. No a teraz obsługa błędów i gdzie te airbagi się pojawiają. Powiedzmy, że ta funkcja weź e-mail z cache'u, no może nie znaleźć tego użytkownika w cache'u. No i wtedy chcielibyśmy, żeby użyty był jakiś domyślny mail, powiedzmy. Możemy dodać airbag w tym punkcie, który obsłuży błędy, które pojawią się wcześniej w tym łańcuchu, czyli błąd z tego i błąd z tego zostanie przekazany do tego airbaga. Jeżeli nie będzie błędów, to ten airbag zostanie zignorowany i nigdy się nie wykona. I tak samo pod koniec dodajemy airbag, który będzie dla całego łańcucha. Będzie taki jakby ogólny airbag dla całego tego łańcucha wywołania. I zauważcie zresztą, że ta funkcja też zwraca deferda. No bo oczywiście obsłużenie takiego zapytania no, dopiero się skończy, jak to wszystko się skończy, więc musimy tego deferda zwrócić. Gdybyśmy, no i teraz tak, tutaj są implementacje tych airbagów. Airbagi dostają jako parametr obiekt, który zamyka w sobie błąd. To jest coś takiego jak wyjątek. To jest tak jakby zrobić except
i zmienna, która będzie, do której będzie przypisany wyjątek. Więc on dostaje taki wyjątek, który się w terminologii Twisted nazywa failure, bo to jest coś, co zamyka w sobie wyjątek. Dlaczego musi w sobie zamknąć wyjątek, a nie może być nim po prostu? Bo dostajemy na przykład traceback wewnątrz, a normalnie no, nie dostalibyśmy tracebacka, bo to nie jest zwykły taki blok try catch, więc jakby ta ramka wywołania już zniknęła. Musimy, kiedy reaktor złapie błąd w jakimś callbacku, musi zamknąć sobie traceback, który tam się pojawi, wszystkie zmienne, lokalne i tak dalej, zamknąć to w obiekcie failure i wywołać pierwszy airbag, który jest w łańcuchu airbagów. No i dostajemy taki błąd. Jest taka wbudowana metoda trap, która jest takim jakby, która robi tylko to, że jeżeli typ tego wyjątku zgadza się z tym, co tutaj daliśmy, to nie robi nic, a jeżeli nie, to rzuca wyjątek. Czy krótko mówiąc, to jest taki except, no result found. Każdy inny błąd tutaj wyrzuci wyjątek na tym poziomie i przejdziemy do dalszego airbaga, czyli do tego. A jeśli nie, to zwracamy wartość, no i ta wartość zostanie przekazana do tej funkcji send mail. Więc krótko, tutaj obsłużyliśmy błąd, który pojawił się tu. A jeżeli błąd będzie inny, na przykład baza danych powie nam, że coś tam się nie udało, no to ten airbag nie połknie nam błędu, tylko wyrzuci wyjątek tu i zapytanie przejdzie do następnego airbaga. Ten airbag jest taki ogólnie zbiorczy i to, co robi, to kończy zapytanie z konem błędu i wypisuje, powiedzmy, użytkownikowi, co stało się nie tak. Gdybyśmy nie mieli tego airbaga, to jakikolwiek błąd sprawiłby, że zapytanie by nam zawisło. Serwer nic by nie odpowiedział. Klient czekałby na odpowiedź, a serwer by wisiał. Więc jakby ważne jest, żeby dodać taki ostatni airbag, który przynajmniej poinformuje użytkownika, nie zaloguje ten błąd, nie sprawi, że on tak zniknie. Bo przy programowaniu synchronicznym, jeżeli mam gdzieś błąd i go zapomnę gdzieś obsłużyć, to on gdzieś tam zawiśnie, gdzieś tam będzie pływał. Nigdy się o nim mogę nie dowiedzieć. I to mniej więcej jest tyle, co miałem przygotowane. Chciałem jeszcze pokazać wam ten słynny proces, który obsługuje te połączenie i tak dalej. I to, co jest fajne, to, że ja się mogę. On teraz działa na moim laptopie. Ja się mogę do niego teraz schować. Aha, nie mogę. Chwila. Okej. Okay. Mam teraz powłokę SSH wewnątrz mojego procesu. Mogę na przykład oglądać jakieś tam obiekty. To są obiekty, które ta powłoka mi daje jakby na najwyższym poziomie. No i w tych obiektach mam na przykład prawie. Zauważyliście, że wspiera readline i wszystko działa. Mogę chodzić strzałkami. Okej, no nie mam żadnych połączeń w tej chwili, ale nasze procesy, których mamy właśnie, tego typu procesy mamy inne, wszystkie z nich mają taki właśnie interfejs SSH-owy, przez to jak coś nie działa, to można wejść i obejrzeć stan zmiennych, wywołać jakieś funkcje, wyczyścić, zaimportować biblioteki, które profilują pamięć, zobaczyć, gdzie wyciekła nam pamięć, rozłączyć użytkownika, który nam się nie podoba i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy w Twisted to są dwie linijki, po prostu dodajemy jeszcze jedną usługę, która jest wystawiona na jakimś porcie i tyle. I zaczynamy po prostu działać. To mam nadzieję, że to jest fajne i mam nadzieję, że trochę wam się Twisted spodobało. Nie wiem, czy mamy czas na pytania. Czy znasz jakieś sposoby na to, żeby się zabezpieczyć Twisted przed tym, żeby przypadkiem, przez swoją niewiedzę robić jakieś rzeczy, które nie są skończone? Na przykład, nie wiem, zacznę sobie czytać plik tak po prostu, albo zacznę sobie po sokecie jeść tak po prostu, bo no, zapomniałem, że soket nie jest... Nie, tak naprawdę to nie, bo musisz w pewnym sensie, tak naprawdę wywołanie Pythona jest synchroniczne zawsze, no to nie ma jakby... Jasne. Nie, zresztą to nie jest częsty problem, bo znaczy, no wiadomo, jeżeli używasz biblioteki, która wysyła pocztę, zwykłej biblioteki SMTP z Pythona,
tak? I zrobisz w trakcie swojego procesu, zaimportujesz tę bibliotekę i spróbujesz wysłać pocztą, to tam oczywiście zawiśniesz, czekając na ten zewnętrzny serwer. No ale to nic ci nie pomoże. To, co możesz, no wiesz, wykres, jeżeli masz jakieś monitorowanie, to pokaże ci wykres, skok w latency, czyli w przepustowości. Znaczy spadnie ci przepustowość i to pokaże ci, że coś jest nie tak, że gdzieś tam blokujesz. Albo zwiększasz obciążenie procesu, on ma jakąś przepustowość, ale nie używasz 100% procesora. Znaczy, że gdzieś wisisz i gdzieś czekasz, to zamiast robić inne rzeczy. To jest narzędzia, które pomoże powiedzieć, gdzie, to jest trudno znaleźć. Tak. Mi się szczerze mówiąc, bo w Twisted piszę 4 lata, trochę ponad, nigdy mi się nie zdarzyło tak naprawdę taki problem. Zdarzyły się problemy na przykład z usuwaniem 50-gigowego cache'a, który blokował proces. No i, ale dopiero dowiedzieliśmy się o tym, że to sprawia, że przestajemy obsługiwać połączenia i tam zastygamy na te 10 sekund, jak te dane są usuwane. No to dopiero musieliśmy do tego dojść, bo widzieliśmy, że są jakieś takie skoki właśnie w ilości klientów, którzy czekają na jakimś sokecie. Wtedy zaczęliśmy strejsować ten proces i wypisywać sobie, jak te wywołanie systemowe z timestampami, no i wtedy było widać, że pomiędzy wywołaniem unlink a następnym to mija te 10 sekund, czy? A tutaj zawiesiliśmy 10 sekund, ale to tak bardzo ad hoc debugowanie, bo... Byłeś pokazać ten główny slajd, gdzie było takie... Ten z tym? Nie, ten główny punkt. O, o. Bo to jest taka sytuacja, że ten pp.query jest jakby w pewnym sensie wyróżniony, tak? Bo to jest jedna instrukcja, która tworzy... Nie do końca. One, to znaczy, te wszystkie funkcje, query, email from cache, send mail, one wszystkie zwracają deferda, bo one wszystkie... Ale mamy myśli w tej funkcji. No. Jest d równa się, tak? A dalej masz te kropki. Tak. To trochę no wygląda, tak. No nie wiem, dla mnie to wygląda, to może być problem, no, jeśli chodzi o programowanie i tak dalej, bo ale... na przykład jeżeli byś chciał, nie wiem, wyższego query usunąć, tak, to byś chciał też drugą wynikę przerobić. No. Tak, no ale okej, są ludzie, którzy robią tak, że tworzą, robią D równa się defer, tworzą taki pusty defer bez niczego, po czym zaczynają robić D at callback, a pod koniec go odpalają. I wtedy zaczyna się jakby w ostatniej linijce... Tak, musisz go zwrócić, bo ktoś, kto idzie po tobie, może chcieć czekać na te wszystkie wyniki. No ale przed ostatniej linijce w takim razie zaczynają, inicjują wykonanie tego łańcucha. Pierwsza funkcja z łańcucha callbacków jest wywoływana, to jest query. No i to już jest asynchroniczne, więc to zaczyna czekać. Ale możesz tak zrobić. Ja piszę zwykle tak, mimo wszystko, chyba że mam te callbacki porozrzucane, ten defer jest tworzony przez długo i dużo do niego rzeczy dodaję, długą funkcję i w międzyczasie coś jeszcze tam się dzieje, jakieś iteruje po czymś, no to wtedy czasem tworzę go sobie na początku i tylko dodaję callbacki. Ale to jest jakby prosty sposób, żeby właśnie nie było takiej różnicy pomiędzy funkcją, która jest przekazywana jako, która jest wołana synchronicznie, a i funkcją, która jest tylko przekazywana jako jakieś takie domknięcie.